Witam Cię serdecznie. Ja nazywam się Konrad Książaka Ty. Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę o inwestowaniu, ten film jest właśnie dla Ciebie. W dzisiejszym odcinku powiem kilka słów o dywidendzie. Dla niektórych to jest król inwestowania, a dla niektórych to jest... Miły dodatek, jeszcze inni nie zwracają w ogóle na nią uwagę. Powiem Ci, jakie jest moje podejście do dywidendy i na co trzeba zwracać uwagę, szukając na przykład spółki dywidendowej. Jeśli chodzi o dywidendy, polecam stronę strefainwestorów.pl, tam zawsze są opisane spółki dywidendowe, kto jaką zostawia dywidendę. I mamy tutaj listę zapowiedzianych dywidend w 2019, oczywiście zysków za 2018. Widzimy aktualną stopę dywidendy, czyli jakim procentem ceny akcji jest nasza dywidenda, jest to obliczone. Na dzień 20 maja 2019 roku Widzimy pierwsza spółka dywidenda na akcję 30 groszy I to jest aż 19% stopy dywidendy Czyli bardzo duży na dzień 20 maja Sprawdźmy jak się wtedy kształtował kurs I widzimy, że rzeczywiście 20 maj złoty 55 Był to dosyć duży dołek Jeżeli kupiło się w tamtym czasie Widzimy, że zaraz kurs poszedł mocno do góry Ale rzeczywiście złoty 55 Czyli 30 groszy to będzie około 19% stopy dywidendy Pytanie do kiedy możemy kupić Akcje, aby otrzymać tą dywidendę. Trzeba pamiętać o dwóch datach, czyli dzień dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy zawsze jest ogłaszany w komunikacie bieżącym. i Jeżeli weźmiemy sobie tą pierwszą spółkę, to mamy powiedziane, że zwyczajne walne zgromadzenie spółki ustaliło dzień dywidendy na dzień 23 października 2019, zaś dzień wypłaty dywidendy na dzień 17 stycznia 2020 roku. To oznacza, że jeżeli mamy prawo do dywidendy, otrzymamy je 17 stycznia 2020 roku, a dzień dywidendy to jest 23 październik 2019. Roku, czyli wtedy trzeba mieć akcję, ale tak naprawdę w Polsce jest system T 2, czyli akcję danej spółki należy mieć dwa dni przed dniem dywidendy, czyli do 21 października, jeżeli do zamknięcia sesji w tym dniu mamy nasze akcje, znaczy, że 17 stycznia otrzymamy dywidendę. Jeżeli mamy jakąś przykładową spółkę, powiedzmy Instal Kraków, który ma dzień dywidendy 27 sierpnia, to zauważmy jedną rzecz, że 27 sierpień to jest wtorek, czyli według zasady T2 należy mieć akcję tej spółki dwa dni przed dniem dywidendy, ale dwa dni robocze, czyli 26 to jest niedziela, sobota, 23-23 będzie odcięcie dywidendy. Bo pamiętajmy o jednym, jeżeli spółka wypłaca dywidendę z zysku, te powiedzmy około 10%, jak w przypadku Instal Kraków. To te pieniądze są odcinane z kursu akcji, czyli na następny dzień kurs akcji jest mniejszy o te 10%. Jeżeli powiedzmy jest mniejszy o 8%, to znaczy, że trochę te akcje urosły, ale jeżeli te akcje stoją w miejscu, czyli nie było żadnych transakcji na nich, to one powinny spaść dokładnie o 9,42%. 27 to był dzień dywidendy, czyli 23 sierpień to był ten ostatni dzień, w którym mogliśmy zakupić akcje I zauważmy, że jeżeli weźmiemy 23 sierpień, kurs był po 18,05 zł, i 5 groszy, a już 26 sierpnia, czyli na kolejnej sesji, był po 16,65. Czyli rzeczywiście te. Akcje spadły właśnie o tą dywidendę. Pamiętajmy, że dywidenda nie bierze się z niczego, to jest odcięcie kursu akcji, czyli nasze akcje teraz będą pomniejszone o tą dywidendę, ale my mamy dywidendę na koncie i jednak pomniejszoną o podatek 19%. Jeżeli chodzi o szukanie spółek dywidendowych bardzo ważne jest regularne wypłaty dywidendy. Nie można nazwać spółki spółką dywidendową jeżeli wypłaciła raz czy dwa razy dywidendę ale jeżeli ona wypłaca regularnie powiedzmy jak tutaj dom development od 12 lat, od 8 9 czy 7 lat to to już może być rzeczywiście spółka dywidendowa i widzimy na przykład grupa kenty 2250 Dywidenda to jest 6,4% akcji, regularne wypłaty od 9 lat. Czyli gdybyśmy kupili 8 czy 7 lat temu, to oprócz zarobku na wzroście kursu akcji, mielibyśmy też zarobek z dywidendy, gdzie co roku od 9 lat oni tą dywidendę wypłacają. Możemy zobaczyć teraz, ile tej dywidendy wypłacili, i widzimy, że od 2001 roku z jedną przerwą cały czas tą dywidendę wypłacają, a od 2009 roku cały czas i ona jest coraz wyższa i to jest duży wzrost. Więc jeżeli byśmy kupili w 2008, 2009, 2010, 2002 czy 2013 roku, oprócz. Wzrostu ceny akcji, zarobilibyśmy też na dywidendzie, która jest, pamiętajmy, pomniejszona o podatek 19%. Teraz kolejne pytanie brzmi: czy spółki dywidendowe są lepsze od spółek, które dywidendy nie wypłacają? W pewnym sensie można powiedzieć, że tak, bo można się zastanowić na chłopski rozum, to znaczy, dlaczego spółka wypłaca dywidendę. Jeżeli będziemy rozumować to od tyłu, spółka wypłaciła dywidendę. Skoro spółka wypłaca dywidendę, to znaczy, że wypracowała zysk, bo Dywidenda jest z zysku z poprzedniego roku, więc skoro wypłaciła dywidendę, wypracowała zysk którym się podzieliła z akcjonariuszami. Jeżeli wypracowała zysk, to znaczy, że spółka jest rentowna. Skoro spółka zarabia, to spółka jest rentowna, a takich właśnie szukamy. Jeżeli jest rentowna, to znaczy, że nie ma żadnych problemów z finansami, z płynnością finansową, ze spłatą swojego zadłużenia i tak dalej, i tak dalej. A więc ciężko, żeby była zagrożona bankructwem, a my właśnie takich spółek szukamy, które nie są zagrożone bankructwem, które są płynne finansowo, które są stabilne finansowo, które zarabiają. I to jest jest rzeczywiście argument przemawiający za spółkami dywidendowymi, nawet jeżeli nie inwestujemy stricte pod dywidendę. Jest to bardzo logiczne. Jest jednak druga strona medalu. O tym już po części mówiłem. To znaczy, dywidendy są opodatkowane podatkiem belki. 19%. To jest dużo. To jest około jednej piątej całego zysku. A pamiętajmy, że dywidenda to jest zysk. Cała dywidenda jest opodatkowana tym 19% wysokim podatkiem. Oprócz tego, że dywidendy są opodatkowane. Jeżeli byśmy chcieli reinwestować dywidendy, powiedzmy, że spółka, która wypłaciła dla nas cały czas jest atrakcyjna i tą całą dywidendę chcemy zainwestować jeszcze raz w tą samą spółkę, spółka będzie miała wzrosty, no to tak naprawdę zapłacimy dwa podatki. Pierwszy, kiedy otrzymaliśmy dywidendę 19%, a później, jeżeli zarobimy na kursie akcji i sprzedamy tę akcje, to i tak zapłacimy znowu podatek 19%. To jest rzeczywiście duży minus, bo jeżeli spółka według nas jest bardzo dobra, to lepiej, żeby nie dawała nam dywidendy, tylko żeby reinwestowała sama te pieniądze w swój rozwój, kupowała jakieś maszyny, fabryki, dzięki którym będzie mogła zwiększać czy to przychody, czy to zyski. Głupim zachowaniem ze względu podatkowego jest płacenie dwa razy podatku. Jeżeli możemy zapłacić jeden raz. I rzeczywiście, jeżeli spółka nie podzieliłaby się zyskiem z akcjonariuszami, tylko zainwestowała w siebie, to raz zapłacilibyśmy podatek. Ale tylko w przypadku, kiedy uważamy, że spółka jest świetna i dalej chcemy reinwestować dywidendy w tą spółkę. Wtedy płacimy dwukrotnie podatek przy otrzymaniu dywidendy i przy sprzedaży akcji ze zyskiem, a tak zapłacilibyśmy tylko raz. Jeden z inwestorów, Philip Fisher, który napisał książkę Zwykłe akcje, niezwykłe zyski, wszystkim tą książkę polecam, pisze w swojej książce, że tylko zły gospodarz wywozi swoje zwierzęta na targ, kiedy może już je sprzedać. Lepiej mieć je u siebie hodować, czekać na jak najlepszą cenę. Teraz może zarobić na tych zwierzętach, ale w przyszłości można zarobić więcej. Czyli można wypłacić dywidendę, ale dzięki zatrzymaniu zysku w spółce wartość danej spółki rośnie. No i rzeczywiście jest to logiczne. Jak widzimy, z jednej strony logicznym jest to, żeby spółka wypłacała dywidendę, z drugim, żeby jej jednak nie wypłacała. Każdy powinien sam zdecydować. Po której stoi stronie. Ja rzeczywiście patrzę na dywidendę, ale to nie jest jakaś dla mnie bardzo ważna rzecz. To znaczy, jeżeli mam dwie spółki, takie same, o takim samym profilu, i jedna z nich wypłaca dywidendę, a druga dywidendy nie wypłaca, to wolę tą z dywidendą. Dla mnie jest to pewniejsze, bo teoretycznie płacę dwukrotnie podatek, jeżeli chcę zainwestować jeszcze raz dywidendę w tą samą spółkę, a zazwyczaj wybieram takie spółki, w które cały czas chcę reinwestować swoje zyski. Jednak pamiętaj, że zawsze może do czegoś dojść nieoczekiwanego, a tutaj, jeżeli mamy tą dywidendę, to mamy coś pewnego, to znaczy. Na pewno my z tej spółki coś wyniesiemy. W końcu o to chodzi, żeby wynieść jakiś zysk z tej spółki. Ja jako akcjonariusz chcę na niej zarobić. A zarobić się da na dwa sposoby: albo wzrostem kursu akcji, albo dywidendą. Więc ja na dywidendy prawie że nie patrzę, aczkolwiek są dla mnie miłym dodatkiem. Każdy powinien sam wyrobić sobie zdanie o dywidendach: czy brać je pod uwagę, czy nie brać ich pod uwagę. Ja przedstawiłem kilka argumentów za, kilka argumentów przeciw, ale oczywiście ostateczna należy do Ciebie, bo to Ty jesteś odpowiedzialny za swoje pieniądze. Przedstawiłem też swój punkt widzenia. Jeśli chcesz, to możesz się nim sugerować, możesz mieć swój własny wypracowany styl. Dziękuję Ci za obejrzenie tego odcinka. Starałem się przekazać Ci informacje jak najbardziej zrozumiałe. Jeśli Ci się podobało, zasubskrybuj kanał albo udostępnij film, a będę Ci wdzięczny. Polecam też mojego darmowego e-booka o inwestowaniu. Link znajdziesz w opisie pod filmem. Żegnaj.